Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z profesorem Adamem Wielomskim. Witaj Adamie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z góry przepraszam, że jestem słabo widzialny, ale tak się akurat złożyło, że słońce mi prosto tutaj uderza. Zasłoniłem zasłonką, ale to trochę za słabo, ale no nie jestem w stanie w tej chwili nic poradzić na Zdarza się, zdarza się. Adamie, rozmawiamy w kilka dni po dacie 17 września. To jest data dla Polski bardzo no, tragiczna, ponieważ połowa terytorium państwa polskiego została w tym dniu zajęta przez Armię Czerwoną w 1939 roku. Nawet troszkę ponad połowa, nie tam niewielki procent, ale ponad połowa. Z drugiej strony, nasi wschodni sąsiedzi no najpierw Związek Radziecki, a później jego następcy czyli Ukraina, Białoruś i Litwa którzy byli beneficjentami tego czwartego rozbioru Polski przyłączyło do swoich terytoriów no, znaczne ilości tych polskich, polskich przedwojennych ziem do tego stopnia, że na przykład 4 lata, 3 lata temu w zasadzie w 2021 roku prezydent Łukaszenka wydał dekret, że 17 września będzie obchodzony na Białorusi jako Dzień Jedności Ludowej narodnej jedności, czyli jedności ludowej albo jedności narodowej. U nich to słowo naród, to wiadomo, jest zarówno lud, jak i, jak, i, jak i naród. Więc to, co dla nas jest czymś tragicznym, dla nich jest czymś pozytywnym. Czy nie sądzisz, że to jest taki moment, w którym będzie nam bardzo trudno znaleźć porozumienie z naszymi wschodnimi sąsiadami, bo jeżeli oni będą tą datę eksponować pozytywnie, a dla nas to jednak będzie data no, pewnej klęski państwa polskiego w 1939 roku, no to dojść do porozumienia będzie bardzo ciężko. No tak, wszystkie to państwa świętują. Pamiętam, jak byłem pierwszy raz na niepodległej Ukrainie, Jakoś tak widzę, już nie pamiętam kiedy to dokładnie było, w którym roku, ale widocznie było gdzieś blisko tej daty, bo pamiętam były, był taki baner gdzieś przy drodze, też 17 września pokazywany jako data zjednoczenia Ukrainy. Tylko to był nie 17, tylko według kalendarza juliańskiego, prawda? No ale chodziło o tą samą datę, jako datę zjednoczenia Ukrainy. Ja powiem tak, czy to, no to jest to, tak samo jak można powiedzieć, że przyłączenie tak zwanych ziem odzyskanych, czy ziem piastowskich, prawda, z Niemiec do Polski, też teoretycznie powinno na całe dziesięciolecie, jak nie stulecia, zepsuć stosunki polsko niemieckie a to się nie dzieje. To raczej bym powiedział, to jest kwestia, no bo tak, na pewno oczywiście jest to dla nas rocznica smutna. Dla nich zdecydowanie mniej smutna, i jest jakby spos no, kwestia sposobu obchodzenia, bym powiedział tej rocznicy. Czy jest to obchodzone w sposób prowokacyjny w stosunku do Polski i wyraża jakieś tam po postulaty nacjonalistyczne, ukraińskie, litewskie? No, na Białorusi to trudno mówić o nacjonalistycznych, raczej pań państwowe, czy, czy też będzie to no, traktowane jako próba, próba przedstawienia św jakby św święta wewnątrznarodowego? Które którym, którym można powiedzieć, no, nie uderza się Polaków jak tak w lwa po kracie, prawda, w zo. Także to, także to zależy przede wszystkim od tego sposobu, sposobu prezentacji. Um. Tak na, na przykład na Ukrainie jakoś niewiele słyszy się, żeby to święto było specjalnie obchodzone. Na Białorusi bardziej, ale to jest oczywiście pokłosiem fatalnych stosunków polsko-białoruskich państwowych. W, na Litwie powiem szczerze, też nie wiem, czy jest obchodzone, co wcale znaczy, nie znaczy, że nie jest. Po prostu, po prostu nigdzie nie znalazłem na ten temat jakoś tam w mediach informacji. Także, także to myślę zależy, zależy od tego sposobu. Na przykład, nie wiem, Niemcy z Francuzami nie boczą się, jak tam Francuzi pewnie obchodzą, a pewnie obchodzą święto powrotu Alzacji, Lotaryngi do Macierzy, prawda? To jest, kwestia, to jest kwestia sposobu obchodzenia tego, czy to jest sposób złośliwy, czy świętują jakby we własnym gronie. No ale jednak dyskusja się toczy. E, powiem tak. E, na przykład w Międzynarodowym Radiu Białoruś. 17 września tego roku tamtejsi dziennikarze, czyli no tuba propagandowa rządu białoruskiego, składali życzenia i Białorusinom, i Polakom, i, i, i no i wszystkim w cudzysłowie zainteresowanym z, z okazji tej wspaniałej rocznicy. No, to jest właśnie ten ton taki złośliwy, do pewnego stopnia prowokacyjny wobec Polski. Tym bardziej, że są to ludzie podobno z pochodzenia Polacy. Ich język polski zostawia wiele do życzenia, ale jednak starają się w tym języku coś tam wyartykułować. No i przy okazji tej rocznicy. Też dzieją się inne nieraz niepokojące rzeczy. Na przykład dowiedziałem się od y, pana doktora y, Andrzeja, oh, przepraszam, Andrzeja Białego z przesnesza, y, który organizował ze mną sesję historyczną Kresy Wschodnie Źródłem siły i potęgi, y, że y, dosłownie w przeddzień chyba tej rocznicy. Aresztowano na Białorusi i skazano na 4 lata kolonii karnej e, doktora nauk historycznych Igora Mielnikowa. E, co ten doktor Mielnikow zrobił? No on opisywał sytuację z pogranicza e, polsko-sowieckiego w okresie międzywojennym. Książka się chyba nazywa Granica Cywilizacji, gdzie opisywał zarówno granice od strony polskiej, jak i od strony sowieckiej, działania polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza, jak i pograniczników sowieckich, wraz z, z, też z opiniami miejscowej ludności. Książka ta została wydana w języku białoruskim, na Białorusi, w nakładzie ośmiu egzemplarzy. Słownie ośmiu egzemplarzy, więc jej oddziaływanie, powiedzmy, jest myślę, że stosunkowo niewielkie, bo pewnie trafiła głównie do bibliotek, no bo trudno mówić o, o, o ośmiu czytelnikach. No i to zostało uznane, że jest czymś niebezpiecznym, chyba dla państwa białoruskiego, no bo cztery lata kolonii karnej. Za wydaną w ośmiu egzemplarzach książkę, no to dosyć wysoki wyrok. No tak, to jest oczywiście sam fakt, że wyrok został wydany jeszcze w przededniu prawda, tego, tej rocznicy, to jest rzeczywiście charakterystyczne. No, ja z historii znam takie przypadki. Mnie się z historii zawsze kojarzy afera z lat dwudziestych XVII wieku we Francji, kiedy jeden z księgarzy z Lyonu sprowadził do Francji sześć sztuk całe, czyli jeszcze mniej, sześć sztuk książki niejakiego Antoniego Santarelliego na temat władzy papieskiej, zresztą po łacinie napisanych. I tam w takim gdzieś tak ze 600-700 stron ma ta książka, ja kiedyś miałem w ręku, jest jedno zdanie na temat tego, że papież ma prawo, prawo zdjąć z króla heretyka. I we Francji wywołało to też gigantyczną burzę. Sześć całych sztuk spalono na stosie z, z tego, z, z wyroku Paryski, Sorbony i Wydziału Teologicznego. Autor się w życiu już nie odważył wjechać do Francji, bo się bał, że zostanie aresztowany, prawda? Także też awantura gigantyczna na skalę europejską wtedy to była awantura, nawet nie francuską aż ostatecznie wywołał ją zresztą kardynał Richelieu. Właśnie po to, żeby dokuczyć papieństwu i pro jezuitom I to mi dopiero król Ludwik XIV przyszedł do, osobiście do parlamentu paryskiego i powiedział, że koniec tej awantury jakąś książkę, która się sprzedała w nakładzie 6 sztuk bo już nie mógł tego tu słyszeć. Także, także takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli książka o takim nakładzie wywołuje takie reperkusje, no to znaczy, że jest to poszukiwanie pretekstu. Pretekst to oczywiście jest, o, o co jest cała sprawa. Generalnie moje zdanie jest takie, że polska dyplomacja po roku dziewięćdziesiątym pierwszym zrobiła wszystko, co się tylko dało, żeby wepchnąć Białoruś, a konkretnie Aleksandro Łukaszenka do sojuszu z Władimirem Putinem. Władimir Pu Łukaszenko wbrew temu, co się w Polsce opowiada, jak się to prześledzi. Wcale nie chciał być w tym sojuszu. Łukaszenko chciał sobie lawirować i lewitować pomiędzy Rosją a Unią Europejską. I taki był jego cel, dlatego że on wcale się nie chciał za bardzo wiązać z Władimirem Putinem i z Rosją dlatego, że nie chciał być zależny od zdecydowanie silniejszego partnera i w polska dyplomacja jakby no wyciągnąć tą rękę do Łukaszenki zajęła się głównie jego zwalczaniem, organizowaniem opozycji złożonych głównie z Polaków i nie tylko z Polaków, wszystko w celu demokratyzacji tak zwanej Białorusi, czyli mówiąc wprost chodziło o zainstalowanie prozachodniej ekipy, która dokonałaby Wielkiej prywatyzacji całej białoruskiej gospodarki, która padłaby łupem zachodnich inwestorów, zachodnich wielkich korporacji, podobnie jak padła na przykład gospodarka polska czy częściowo gospodarka rosyjska w epoce Jelcyna. I ponieważ Łukaszenko do tego nie dopuścił, więc stał się największym wrogiem demokracji, praw człowieka i czego tam jeszcze sobie można wymyśleć. No i skutek tego, skutek tego jest taki, no właśnie, że Łukaszenko tak, no właśnie ten wyrok skazujący ściąganie imigrantów i próba, w, że tak powiem, przerzucania ich przez polską granicę w celu destabilizacji sytuacji w Polsce i tak dalej. No to trwa taka, to się teraz tak nazywa śmiesznie wojna hybrydowa. Taka wojna hybrydowa informacyjno Polityczna cały czas z Republiką Białorusi i Polską trwa, i to są jakby no, przejawy. No. Z punktu widzenia racjonalnego, w książka w nakładzie ośmiu sztuk, o ile nie poszła do internetu gdzieś tam w PDF-ie, tego, tego nie wiem, to nie powinna wywołać oczywiście żadnych reperkusji, bo pewnie poszła tylko do bibliotek, drukowana pewnie na druku cyfrowym zresztą. Jest to oczywiście wyrok czterech lat więzienia, bez względu to, co by tam w tej książce nie było. Jest oczywiście wyrokiem no, no absolutnie szalonym, irracjonalnym i normalnie byśmy się spojrzeli i puknęli w czoło, No, ale to jest jakby skutek konfliktu. Zresztą zauważmy, że autor tej książki opisując pogranicze białoruskiej Republiki Radzieckiej, a Rzeczpospolitej Polskiej, tak naprawdę jeśli wyrażał się krytycznie o stronie białoruskiej, no to tak naprawdę wyrażał się krytycznie o władzy radzieckiej. A nie o y, żadnych suwerennych władzach Republiki Białorusi. No to jest tak jak ta sprawa tego Santarelliego. Dzisiejsi historycy wszyscy to opisują i pukają się w czoło. Sześć książek i taka awantura, że prawie nie doszło do zerwania stosunków pomiędzy Paryżem a Rzymem, prawda? Z powodu sześciu sztuk książki i jednego zdania w nich zawartego, nie? No, no to, to było szukanie. Język, to jeszcze w języku łacińskim. Tak, jeszcze w języku łacińskim. Natomiast czy... ta książka została wydana w języku białoruskim, co też daje... sprawiedliwość, tak. Ponieważ jest to język tak. niezbyt powszechnie znany i stosowany tak, w codziennej, tak, 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 nawet współczesnej tak. Białorusi. Tak, myślę, że sam Łukaszenka miałby problemy z jej przeczytaniem w sposób całkowicie płynny. E, także także, także oczywiście, oczywiście jest to pretekst. Białoruś w tej chwili Polska są w fatalnych stosunkach. Dlatego wszelkie e, głosy pro-polskie na Białorusi oczywiście są natychmiast uciszane administracyjnie. E, podobnie jak zresztą, powiedzmy sobie szczerze, patrząc na ministra Bodnara, myślę, że głosy pro-białoruskie w Polsce niedługo też będą ścigane. I penalizowane. Ja się jakoś nie łudzę, że tu wolność słowa w Polsce ten. Jest taka, pamiętam jak za jeszcze, ja zacząłem studia w, lat, w roku 1990, czyli bezpośrednio po upadku Komuny. No i to zacząłem od 1 października, a tak zwana Komuna upadła w czerwcu, prawda? No to jeszcze, jeszcze się na pierwszym, drugim roku uczyłem z różnych komunistycznych podręczników i tam była opisana tak zwana teoria konwergencji. Młodsi też nawet nie wiedzą, co to jest. To była taka teza głoszona w późnym socjalizmie, że dojdzie do kon konwergencji, czyli upodobnienia się systemu zachodniego i systemu radzieckiego. To znaczy, system radziecki się zliberalizuje na wzór zachodni, a system zachodni będzie coraz bardziej no, taki no, socjalistyczno-zamordystyczny, i w pewnym momencie oba systemy się spotkają. Ja się niestety obawiam, że w ramach walki nie wiem, z Putinem i z Łukaszenką niedługo będziemy mieli, w ramach walki o wolność słowa z Putinem i z Łukaszenką będziemy mieli podobną wolność słowa, jaka, jaka jest tam. Także to, to się często zdarza, na przykład, nie na Tajwanie po... po, w, w, po kiedy armia nacjonalistów Chiang się ewakuowała, to ci, co tam się znają, twierdzą, że stworzyła system właściwie podobnie tota, totalny czy totalitarny, jak był w Chinach, prawda? Po to, żeby przeciwstawić się totalitaryzmowi. Także to, niestety ja się spodziewam, że to nie jest ostatnia akcja ani ze strony białoruskiej, ani następna. I, i myślę, że podobne działania należy się ich wcześniej czy później spodziewać również po stronie polskiej. Czy podzielasz opinię, że pewnym takim punktem wyjścia, co prawda oddalonym coraz bardziej od nas czasowo, historycznie, powinno być dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie żyło co najmniej kilka współczesnych narodów? No, najmniej tam było oczywiście Litwinów, najwięcej oczywiście było Polaków i obecnych Białorusinów. No, Byli też Żydzi, byli Rosjanie, Ormianie i wiele innych nacji. Geograficznie się to nazywało Wielkie Księstwo Litewskie, ponieważ no, to, były, to były dokładnie te ziemie. Pamiętajmy, że właśnie w okresie międzywojennym trwała taka konkurencja pomiędzy projektem Białorusi sowieckiej który był realizowany po, od powstania Republiki Białoruskiej, Republiki Sowieckiej, a projektem właśnie tym nawiązującym do Wielkiego Księstwa Litewskiego, który był realizowany do 17 września 1939 roku, głównie przez Polskę. I Polska y, tą walkę, tą, tą konkurencję przegrała. No, wiadomo, Pakt ribbentrop mołotow 1 i 17 września przekreśliły te plany. Ale były też bardzo ciekawe postacie, które były prześladowane i ze strony sowieckiej, i ze strony niemieckiej, które właśnie w to też się angażowały. No był taki człowiek, który się nazywał Klaudiusz Dusz, Duszewski. To był twórca flagi białoruskiej, biało-czerwono-białej, który w zasadzie urodził się jako szlachcic prawdopodobnie nie miał jakiegoś jednoznacznego jak gdyby deklaracji co do swojego pochodzenia. Prawdopodobnie była to szlachta taka polsko-białoruska. Później, oczywiście, stał się działaczem narodowym białoruskim, ale umarł na, na Litwie Radzieckiej jako Litwin. To znaczy, uznał się za Litwina. No i on właśnie przybliżał te symbole. Flaga biało-czerwono-biała, pogoń. Białoruska, która się różni od pogoni litewskiej, jakby ktoś chciał, to proszę sobie sprawdzić, ale postać, tak jak mówię, jak wkraczali Niemcy, z którymi on nie chciał współpracować, no to go aresztowali. Wkraczali Sowieci, którzy nie uznawali flagi biało-czerwono-białej, to go wsadzili Sowieci. W końcu dosyć szybko wychodził i tu, i tu, i e, umarł spokojnie, naturalną śmiercią, e, zdaje się, że w Kownie, e, i, i jego nazwisko e, Dusz Duszewski zostało zlituanizowane i pod nazwiskiem litewskim, nawiązującym do tego wcześniejszego polsko-białoruskiego nazwiska, został pochowany. Czy to nie jest tak, że tak naprawdę... E, Białoruś to jest twór bardzo młody i tak naprawdę jeszcze 100, już nie mówię 150 lat temu, to trudno było wtedy określić, kto tam jest Polakiem, kto Białorusinem, kto Rosjaninem, kto Litwinem. no Najbardziej charakterystyczni to chyba byli ci starozakonni, którzy tam mieszkali, bo oni byli w sensie etnicznym i religijnym najbardziej taką hermetyczną społecznością. Tak, tak jest. Z pewnością Polska przegrała walkę o spuściznę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ja na przykład byłem zaskoczony, o czym się kiedyś dowiedziałem od Polaka z Białorusi, że pierwsze teksty białoruskie w ogóle były drukowane czcionką łacińską. I potem w ramach rusyfikacji zmieniono czcionkę łacińską na e, bukwy rosyjskie, e, i widziałem właśnie od tegoż Polaka tekst e, po białorusku napisany czcionką łacińską. E, bez kłopotu byłem w stanie ten tekst czytać ze zrozumieniem. Także to, był, to, to nie był tekst specjalnie odległy, to trochę to była, jak nie wiem, gwara Śląska na tej zasadzie. I Polska tą walkę przegrała, szczególnie, bo myśmy również w Polsce w tej chwili cały czas Wielkie Księstwo Litewskie utożsamiamy z Litwinami, którzy z tym Wielkim Księstwem Litewskim to właściwie nie mieli nic wspólnego. Przecież ta cała szlachta litewska, również ta, która walczyła pod Grunwaldem, to ona się nie posługiwała językiem litewskim, ani żmudzkim, ani ałksztockim. Ona się posługiwała językiem ruskim. I to w ogóle byli Rusini. I tak naprawdę, kiedy w Polsce mówiono o Rusinach, to początkowo, oczywiście, wtedy, kiedy to była szlachta, to głównie chodziło o tą szlachtę, nazwijmy to białoruskojęzyczną, prawda? Która ustanowiła która protoplastę późniejszych Białorusinów. To, to byli Litwini. Myśmy w Polsce potem zakochali się w, w litewskości, w Unii Polsko-Litewskiej, wpatrzyliśmy cały czas na Litwinów, którzy nie byli spadkobiercami. Zresztą miałem kiedyś takiego. Znajomego, który mnie uczył języka francuskiego już lata, lata temu, on był właśnie z tych terenów, szlachcicem polskim. No to on się uważał za Litwina, oczywiście nie mówiąc słowa po litewsku, i uważał, że w ogóle dzisiejsza Litwa to się powinna nazywać Auksztota. Że to jest z ziemi Auksztyty i żmudzi, prawda? I to w ogóle z Litwą nie ma nic wspólnego. To tak samo jak Mickiewicz był Litwinem w tym, w tym, prawda, pojęciu i rozumieniu. I litewscy nacjonaliści twierdzą, chyba całym ich dowodem jest to, że jedna z jego utworów, Grażyna, ma właśnie nazwę Grażyna, a to podobno jest imię litewskie oznaczające piękna. I to jest jedyny dowód jego, jego prawda, litewskości. Myśmy ten spór przegrali, bo po, trochę z własnej winy, bo żeśmy, żeśmy tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego utożsamili z Litwinami. Totalny błąd, którzy nie lubią nas, powiedzmy sobie to szczerze, i którzy mają nawet powód, żeby nas nie, nie lubić. Dlatego, że w Księ Wielkim Księstwie Litewskim, czy w ogóle w Rzeczpospolitej Szlacheckiej obojga narodów, oni tam byli po prostu chłopami, czyli tą klasą społeczną na samym dnie. Podczas kiedy szlachtą to byli przodkowie współczesnych Białorusinów. No i my, mówiąc o Wielkim Księstwie Litewskim, to powinniśmy myśleć o Białorusi, a nie, a, a, a nie o Litwie, ale. Z jakichś powodów, trudno mi powiedzieć, jakich historycznych, ze skojarzenia Litwinów i Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego, utożsamiamy Litwę jako spadkobiercę tego Wielkiego Księstwa Litewskiego, co jest oczywiście błędne. To znaczy sama dynastia tam, prawda, jegiełów i tak dalej, była litewska, ale ona się całkowicie potem. Można powiedzieć, zrusinizowała, cała szlachta też mówiła w języku rusińskim, była prawosławna i tak dalej, i, i to nie byli oczywiście już żadni Litwini w znaczeniu kulturowym, językowym, a również politycznym. W najmniejszym stopniu nie byli Litwinami. Także, także no, myśmy ten spór przegrali po części z, do naszego błędu i naszej, że tak powiem, dowartościowaniu Litwinów i w ten sposób, ponieważ dowartościowaliśmy Litwinów, no to w ten sposób. Można powiedzieć, zapominaliśmy o, o tym, że, że tak naprawdę ci litwini autentyczni byli przodkami dzisiejszych Białorusinów. Do tego oczywiście mamy kontrakcję rosyjską i radziecką, po to, żeby zrusyfikować te ziemie. Były prawosławne, udało się im narzucić czcionkę, prawda, tą bizantyjską, nazwijmy to w ten sposób, tą, tą rosyjską, więc to czcionka to jest olbrzymi problem. Musimy o tym pamiętać, jeżeli jest język, który jest zapisany innymi, innym alfabetem, to przerzucenie się, z czytania z jednego w drugi zawsze stanowi problem, nawet jeśli język jest pokrewny językowo. To jest, moim zdaniem, klucz do sukcesu. No i przede wszystkim, prawosławie tutaj stanowiło klucz do sukcesu. Na Litwie nie udała się kompletnie, ówczesnej Litwie Unia Brzeska tych unitów jest bardzo mało. Nic ciekawe, zresztą tak mówili osoby, które na Białorusi mieszkają, stanowią trzon opozycji antyłukaszenkowskiej właśnie. I to jest zresztą powód, dla którego ta opozycja nie może się rozwinąć, ponieważ jest mocno powiązana z kościołem unickim. Ale większość, chyba nie wiem, 90% Białorusinów, mówię o wierzących oczywiście, deklaruje prawosławie. Także to jest, też, to jest też ta słabość. No i to, to jakby spowodowało, no plus te, moim zdaniem, błędy polskiej dyplomacji, która koniecznie chciała sprywatyzować gospodarkę białoruską dla zachodnich korporacji koncernów. To wszystko spowodowało, że w tej chwili stosunki białoruskie, polskie są. Znaczy, kolejna eskalacja, to już jaka może być to tylko konflikt zbrojny, powiedzmy sobie szczerze, one są dramatycznie fatalne. I, i co więcej. W ten sposób pepchaliśmy i wpychamy cały czas Łukaszenkę w sojusz z Rosją, którego Łukaszenka wcale nie chciał za mocno, dlatego, że jest to sojusz słonia z myszą. I na przykład teraz w polskich, w polskich mediach. Mamy taką informację, która niedawno, parę miesięcy już temu się pojawiła, to znaczy, że Rosja podpisała z Białorusią traktat o rozmieszczeniu na Białorusi broni jądrowej. I w polskich mediach jest to odbierane jako wzmocnienie państwa białoruskiego. To jest błąd, to jest jego osłabienie. Dlaczego? Mają na, na swoim terytorium rosyjską broń jądrową, czyli w razie konfliktu nuklearnego, te bazy, gdzie ta broń jądrowa się znajduje, jako pierwsze zostaną zaatakowane również nuklearnie równocześnie Białoruś nie może podjąć sama decyzji o skorzystaniu z tej broni jądrowej. Czyli tak naprawdę poszerzyła listę celów, tylko i wyłącznie. I to, że Białoruś się na to zgodziła, na to, na to udostępnienie na swoim terytorium broni jądrowej, świadczy o jej gwałtownym, bym powiedział, upadku znaczenia na arenie międzynarodowej. Aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że Rosja też daje Białorusi frukty. Po pierwsze, daje frukt w postaci takiego, że no, armia rosyjska w tej chwili zaczęła być gwarantem niepodległości Białorusi. Również władze samego Łukaszenki w razie jakiegoś buntu społecznego w Mińsku, organizowanego przez opozycję. Tą głównie właśnie na ile się orientuje, jest to właśnie ta opozycja kościoła, kościoła uniackiego. Stąd się rekrutuje większość ludzi. No i też dają frukty takie, że po pierwsze Białoruś, z tego co się orientuje, dostaje tanio gaz i ropę rosyjską. No i wreszcie frukty duże, to znaczy Białoruś poprzez Rosję nawiązała bardzo silne stosunki handlowe z Chinami. Pewnie mało kto o tym wie, i nawet w Polsce jest to niewyobrażalne, że pierwszym partnerem handlowym Białorusi na świecie wcale nie jest Rosja. Są Chiny. Rosja jest dopiero drugim partnerem handlowym Białorusi. Teraz Rosja chyba obiecała Białorusi wprowadzenie jej do grupy BRICS. Coś tam się też mówi o szanghajskiej organizacji współpracy czyli, jakby no Białoruś za pomocą Rosji wiąże się z centrum euroazjatyckim. Dlatego no, zaczęła w tej chwili jakby gospodarcze owoce tej współpracy z Rosją, bo Rosja sama jest, nie jest gospodarczo na tyle silna poza surowcami, ale dała potrzebne kontakty z Chinami. Zresztą rola Chin na Białorusi rośnie. Pamiętacie Państwo, że jak ostatnio prezydent Andrzej Duda był w Chinach, to podobno tak donosiły media, poruszył tam sprawę powstrzymania Łukaszenki, żeby wpychać nam imigrantów przez granicę. I zobaczcie Państwo po tej wizycie. W mediach się jakby mniej mówi o tym temacie nagle. Te próby z przekraczania granicy nie są tak gwałtowne, agresywne i tak dalej. Prawdopodobnie jeden telefon z Chin do Łukaszenki tutaj w tej kwestii. Wystarczył, że Chiny sobie nie życzą eskalacji na granicy polsko-białoruskiej, i ta eskalacja, na ile widzę w mediów, chyba naprawdę realnie się zmniejszyła. Także, także no, Białoruś po prostu znalazła się w zupełnie innym układzie geopolityczno-militarno-cywilizacyjno-ekonomicznym, i granica polsko-białoruska stała się granicą. Świata, w którym pękła globalizacja i świat podzielił się po prostu na dwie oddzielne półświaty, które w tej chwili toczą ze sobą śmiertelną walkę. To na zakończenie powiedz, co y, może być podstawą do budowania jakiejś przyszłości. Miejmy nadzieję, że wspólnej przyszłości, czyli razem, a nie przeciwko sobie. Między, no głównie mówimy w tej chwili o narodzie, Polskim i białoruskim, ponieważ wspólna przyszłość polsko-ukraińska, no jest sztucznie, zwłaszcza podczas tej wojny toczącej się, podgrzewana, że to niby Ukraińcy bronią Polski i całej Europy, że my ich oczywiście wspieramy, bo oni za nas toczą tą wojnę. Tu dopóki ta wojna trwa, to normalnych stosunków partnerskich, polsko-ukraińskich nie będzie. Natomiast z Białorusią, z którą teoretycznie nie jesteśmy po dwóch stronach w tej chwili barykady, ale ta wojna taka hybrydowa i nie tylko, również wojna no, gorąca, no bo przecież były ofiary śmiertelne na granicy polsko-białoruskiej, no trwa. Powstał ten mur, który no, na pewno uchronił Polskę przed napływem jeszcze większej ilości przybyszów spoza Europy. Którzy byli instrumentalnie, co tu dużo mówić, wykorzystywani i przez Moskwę, i przez Mińsk Białoruski, właśnie do tej wojny hybrydowej. Natomiast ten mur to nie jest mur skierowany przeciwko narodowi białoruskiemu, tylko przeciwko tej sytuacji geopolitycznej, która się tam rozwija. Ja generalnie oceniam, że jeżeli to nas chroni przed przybyszami spoza Europy, to nie, nie był to najgorszy pomysł. Oczywiście, skutecznie też nas nie chroni, bo okazuje się, że można ten mur tam rozsunąć, te panele można się pod niego podkopać i tak dalej. Niemniej Białorusini często powtarzają, że o, tu Polacy się od nas odgrodzili murem. No, to nie jest do końca tak samo. Ja widzę olbrzymie połacie złej woli. Z obu stron. Niektórzy widzą złą wolę tylko ze strony Polski, to jest moim zdaniem przesada, ale też złej woli ze strony Białorusi widzę takie połacie. I po prostu dopóki ludzie nie zaczną ze sobą rozmawiać, nie uznają na przykład tego, że zbrodnia katyńska była zbrodnią komunistyczną, a Białorusi do tej pory jest bardzo popularna. Wersja, że była to zbrodnia niemiecka, której odpowiedzialność zrzucono na Stalina. No, co, co, co twoim zdaniem mogłoby uzdrowić te, 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 te wzajemne relacje? Ciężko to widzę, dlatego że Polity, Polska realizuje w tej chwili politykę konfrontacyjną w stosunku do Rosji. Nie tylko zresztą na Ukrainie. I politykę podkopywania legitymizacji władzy po, sił prorosy, prorosyjskich w tej części świata, między innymi właśnie, szczególnie na Białorusi i w Gruzji też, zresztą też się nam zdarzało. Dlatego, jakby tutaj, moim zdaniem, początek sporu, ktoś już potem zupełnie napiętrzył tego i tak dalej. Początek, jakby jest gdzieś tam pierwszy, pierwszy nieprzyjazny krok, moim zdaniem, po naszej stronie. I póki Polska będzie chciała być krajem, który prowadzi tutaj konfrontację z Rosją na zlecenie Waszyngtonu i Londynu, no to oczywiście się nic nie zmieni. Generalnie wymagałoby to jakby od, od zmiany tej koncepcji w Polsce, i wtedy, gdyby doszło do takiej zmiany, to by wymagało również, powiedzmy sobie szczerze, zmiany elity, elity politycznej w Polsce. No to trzeba by urządzić konferencję międzynarodową, o, 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 o że tak powiem, po normalnym nawiązaniu relacji pomiędzy obydwoma państwami, zrobić taką źle się to słowo kojarzące może w Polsce, ale go użyję grubą kreskę, prawda, na dotychczasowych stosunkach, i zacząć wszystko, zacząć wszystko to stosunki od nowa. Ja nie widzę takiej możliwości, ponieważ w konflikcie. Po tym pęknięciu geopolitycznym pomiędzy światem transatlantyckim a Eurazją, Polska i Białoruś są krajami frontowymi. Tak jak Polska się określa jako wschodnia flanka NATO, nie wiem, to na Białorusi można powiedzieć, że to jest wschodnia flanka świata euroazjatyckiego, więc tutaj granica polsko-białoruska jest granicą konfrontacji i raczej, ja... raczej zachodnia flanka e, 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 Eurazji. Tak, zachod zachodnia wschodnia, wschodnia wschodnia tylko zachodnia. Tak, tak. zachodnia. flanka Eurazji, więc no tutaj wymagałoby to jakby no, y, zmiany, y, y, nowego otwarcia, i ekipy z obydwu stron musiałyby stwierdzić, że nie chcą być tymi flankami. Y, niech sobie na zasadzie świat transatlantycki z Eurazją toczy nie wiem, konflikt o Tajwan i tam się przeniosą, prawda? No, po, póki co nie widzę takiej woli z, obydwu, z żadnej ze stron. Niestety ciemno widzę relacje polsko-białoruskie. Odnoszę wrażenie, że strona polska uważa, że jedynym sposobem rozwiązania, na polepszenie tych relacji, jest prowadzenie z polskim wsparciem kolorowej rewolucji na Białorusi, tak zwana demokratyzacja, prawda, i po tej demokratyzacji, jak amerykańskie i zachodnie w ogóle wielkie korporacje wykupią całą gospodarkę białoruską, to wtedy zapanują tam prawa człowieka, prawda, i Białoruś się stanie częścią Europy i jeszcze tam zaakceptuje LGBT, i tak dalej, nie. Także, także, to, to, to ja, ja, ja tego kompletnie nie widzę, bo to jest już nie tylko różnica geopolityczna. Interesów polityczno-ekonomicznych, ale również cywilizacyjna. Zwróćmy uwagę, że Białoruś podobnie jak i Rosja no, odwołuje się do tych wartości chrześcijańsko-tradycyjnych, podczas kiedy Polska z przedmurza chrześcijaństwa stanie się niedługo przedmurzem LGBT, prawda, przed, na, na wschód. No i to, te, to też jest jakby no element tego konfliktu, taki element, który nawet ci co nie rozumieją polityki międzynarodowej są w stanie dosyć prosto uchwycić, że jest to konflikt doty, dotyczący podstaw światopoglądu. No bo niestety polski światopogląd, czego pisowcy jeszcze nie rozumieją, niedługo jego oficjalną ideologią stanie się cały ten postmodernizm, wokeizm, LGBT, genderis i tak dalej. No, i tym pesymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo, Adamie. Dziękuję również serdecznie.